Księżyc wydaje nam się cudowny, magiczny i piękny. Jednak ta kobieta twierdzi, że to, co tam się dzieje, naprawdę nie ma nic wspólnego z pięknem, a raczej mrokiem i niepokojem. Jej wyznanie otworzyło oczy wielu osobom. Była członkini sił powietrznych USA, Niara Eisley, stwierdziła, że przeżyła bardzo trudne chwile w ukrytej cywilizacji na Księżycu. Wspomina, że to, co tam przeżyła, odmieniło ją na zawsze. I na szczęście teraz ma już spokój, bo nie wie, jak to mogło się dalej skończyć. Nieoczekiwane wydarzenie, które miało miejsce w 1980 roku, wywróciło życie Niary do góry nogami. Niara podróżowała wraz ze swoimi kolegami na misję na tonopach. Podczas ich lotu nagle samolot, którym podróżowała Niara, napotkał świecące UFO, które utrzymywało kurs obok nich. Zespół został poinstruowany przez kontrolę naziemną, aby namierzył radar i przechwycił latający spodek. Niestety to wszystko skończyło się bardzo źle dla Niary i reszty załogi. Nagle ich statek po prostu wylądował, jakby kontrolę przejęła nad nim jakaś tajemnicza siła. To, co jednak działo się dalej, jest o wiele bardziej niepokojące. Do ich samolotu nagle weszła grupa ludzi, ubranych w hełmy i kombinezony. Niara myślała, że być może są to jakieś jednostki nieprzychylne Ameryce. Jednak nigdy w życiu nie spodziewała się tego, co się za tym wszystkim kryje naprawdę. Niewiele pamięta z tego, co działo się pomiędzy wyprowadzeniem ich z samolotu, a tym, jak znalazła się w ich bazie. Jak twierdzi Niara, czuła się, jakby ktoś wyssał z niej całą energię. Była słaba i miała wrażenie, jakby lawirowała między świadomością a nieświadomością. Nie wiedziała, czy to jej się wszystko śni, a może tak naprawdę to jest rzeczywistość. Wtedy Niara została zabrana do tajnej bazy znajdującej się po ciemnej stronie Księżyca. Według Niary właścicielem bazy były dziwne gadzie istoty. Ogromne potwory o żółtych oczach i łuskowatej skórze. To oni byli przywódcami tego wszystkiego. Oni rządzili nad tymi, którzy dla nich pracowali. A pracowali zarówno ludzie, ale i obce cywilizacje. To były małe istoty o szarej skórze i ogromnych oczach. Zarówno ludzie, jak i szaraki pilnowali, byśmy my, którzy byli trzymani tam wbrew naszej woli, spełniali wszelkie wytyczone nam cele. Jak twierdzi Niara, po ciemnej stronie Księżyca znajduje się baza, która wygląda jak Pentagon. Niara wspomina pierwsze chwile na Księżycu. Wysiadła ze statku, wiedziała, że jest na Księżycu, a jednak nie rozumiała tego, że może oddychać, bo przecież nie miała żadnego hełmu. Po prostu mogła oddychać, jakby była na Ziemi. Dopiero z czasem dowiedziała się, że to kwestia glonów. Obcy je tam uprawiają w szczelinach i pęknięciach Księżyca. I to one wytwarzają tlen, więc można oddychać bez problemu. Kobieta twierdzi, że na Księżycu wykonywała ciężkie prace. Tak ciężkie, że była wymęczona. Pierwszego dnia myślała, że to jest najgorsze. Ta praca i zmęczenie. Ale szybko zrozumiała, że wcale tak nie jest. Jak twierdzi, kobieta znalazła się w jakimś małym pokoju. Była wyczerpana i wtedy przychodzili do niej oni. Ogromne gadzie istoty z językami niczym węże. Przybliżali się do niej blisko, dotykali jej. Było ich tak wiele. Ona nie miała z nimi szans, ale z tej sytuacji powstawali potem potomkowie. Kobieta wyznała. Byłam bardzo słabo karmiona i ciężko pracowałam w ciągu dnia, czasami obsługując jakiś sprzęt elektroniczny do wykopów, a innym razem wykonując fizyczną pracę, taką jak podnoszenie i układanie pudeł. A co najgorsze, byłam używana do rozmnażania z tymi istotami. Trwało to miesiącami, ale wreszcie mnie wypuścili. Jednak powracałam tam wiele razy w swoich snach. Co więcej, kobieta twierdzi, że zabranie jej przez obcych nie było żadnym przypadkiem. Niara wyznała, że jej ojciec miał podobne doświadczenia. Wiele razy mówił, że bywa zabierane przez kogoś dziwnego, ale Niara myślała, że tylko tak żartuje. Choć dobrze wiedziała, że fascynuje go temat obcych, bo miał wiele książek na ten temat. Niara uważa, że obcy wybierają ludzi, których zabierają patrząc na geny. Zabierali jej ojca, teraz ją i obawia się, że podobnie będzie z jej potomkami. Niara uważa, że wybierają ludzi jak najbardziej podobnych do pierwotnych ludzi, do ludzi, których oni stworzyli. Jak twierdzi Niara, te gadzie istoty opanowały możliwość klonowania i przez tysiące lat tylko w ten sposób poszerzali swój gatunek. Jednak w pewnej chwili odkryli, że nowe osobniki powoli zaczynają tracić pewne ważne cechy i niezwykłe zdolności. Dlatego postanowili wrócić do tego, jak rozmnażali się wcześniej i zaczęli zabierać ludzi na statki, by mieć z nimi potomków. Co więcej, kobieta twierdzi, że przez wiele lat była zabierana przez obcych,
by tam przyszły na świat potomkowie jej i kosmitów. Co jednak jest ważniejsze, Niara ujrzała nawet swoją córkę. To była kobieta, która przypominała człowieka, ale tylko trochę. Jej skóra była szorstka, ale otaczała ją jakaś niezwykła energia. Energia, która sprawiała, że bardzo dobrze Niara się przy niej czuła. Niara marzyła, by zabrać córkę na Ziemię, ale wie też, że ona czuje się na Księżycu dobrze, a na Ziemi niestety mogłoby być inaczej. Kobieta twierdzi, że zabierano ją wiele razy. Dopiero z czasem, gdy osiągnęła pewien wiek i już nie mogła mieć potomków, przestali ją zabierać. To najstraszniejszy film dla dzieci, lepiej nie oglądaj go w nocy. Link do filmiku na ten temat w opisie. To najstraszniejszy film dla dzieci, lepiej nie oglądaj go w nocy. Link do filmiku na ten temat w opisie.